Dzień dobry. W studiu poseł Rafał Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Premier Donald Tusk poszedł na całość i, i w dniu inauguracji kampanii wyborczej samorządowej zorganizował mały festiwal obietnic wyborczych. Skąd ten brak finezji, panie przewodniczący? to nie jest festiwal obietnic wyborczych tylko konkretne zapowiedzi decyzji i aktów legislacyjnych które za chwilę pojawią się w sejmie to może uniknie że to jest jest i to których, i to których będą Co najmniej. przeprowadzone zmiany jeśli chodzi o sposób rozliczania po pierwsze ulg dla, dzieci, dla osób które mają niższe dochody jak również yy, nowa, mieszana waloryzacja emerytur ze względu na deflację, którzy by dzisiaj być może dostawali po 2-3 zł zaledwie w przyszłym roku, gdyby nie te zmiany, które proponuje pan, pan premier. Panie przewodniczący, ale zbieżność dat jest przypadkowa? zbieżność dat... I sondaże są przypadkowe? Niekorzystne Mogę powiedzieć dla platformy? tylko jedno, pani redaktor, że gdyby rok wcześniej była deflacja, a, a czyli na ten rok by trzeba było takie decyzje podejmować, to na pewno by pan premier podjął. Przypomnę, że dwa lata temu, ze względu właśnie na to, żeby nieco wyrównać różnicę między najniższymi emeryturami, a tymi wysokimi, podjęliśmy decyzję o wyłącznie kwotowej waloryzacji emerytur, a nie procentowej, co zresztą rozważał Trybunał Konstytucyjny, czy jest Zgodnie z konstytucją, Jerzy, że tak. Premier mówił co i komu i ile, ale nie mówił skąd. O tym mówią, na to zwracają uwagę ekonomiści. Myślę, że wszyscy, którzy obserwują sytuację budżetu w, w tym roku, wiedzą dobrze, że są o wiele wyższe wpływy z podatku VAT głównie do budżetu. W związku z tym rzeczywiście jest ta nadwyżka. Ona nie jest jakoś bardzo duża, ale jest absolutnie wystarczająca, żeby właśnie tego rodzaju pomoc dla emerytów, rencistów czy dla rodzin wielodzietnych przekazać. Jest w nadwyżka, roku. ale jest wieloletnia, a nawet wielodekadowy deficyt. Jest i oczywiście mam nadzieję, że obecny wzrost gospodarczy pozwoli poprzez środki, które jeszcze wpłyną do budżetu z podatków w drugiej połowie roku, czyli teraz przez te ostatnie dwa kwartały, pozwolą nam także na zmniejszenie deficytu. Zresztą minister finansów wczoraj zapowiadał także, że chce, aby poniżej 3% tutaj osiągnąć poziom zadłużenia do... Na ulgach na dzieci nie skorzystają rodziny rolnicze. Czy PSL się na to zgodził? To jest kwestia przede wszystkim tego, że proszę zwrócić uwagę, że w tych dwóch decyzjach rolnicy. Czyli rolnicy emeryci zyskują. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ulg dla dzieci, tutaj problem jest taki, że rolnicy ciągle nie są w systemie podatku dochodowego. No i właśnie dlatego mówię, że nie skorzystają. Która ta decyzja jest jedną z tych decyzji, które nie zostały jeszcze przeprowadzone, chociaż jak wiemy już jest, już jest składka zdrowotna wprowadzona, jeśli chodzi o rolników, więc pewne zmiany zostały wprowadzone. No więc właśnie, ale brak zmian w systemie opodatkowania rolników został odczytany jako sukces PSOLIN. Niedawno, więc właśnie zastanawiam się, czy to, był, czy to jest rachunek dobry, że z jednej strony uzyskali posłowie PSL-u koalicjanci to, co chcieli, ale z drugiej strony no jest to jakaś poważna sprawa z tymi dziećmi, ponieważ rodziny rolników też bywają bardzo często wielodzietne. Tak, oczywiście tutaj system, system ulg działa, ale działa tylko w części, prawda? Dlatego, że ktoś, kto, kto nie jest płatnikiem pit jest oczywiście w, w innej sytuacji, natomiast proszę pamiętać, że płatników PIT-u na wsi jest w tej chwili, no myślę, nie chcę w tej chwili patrzeć na statystykę, ale myślę, że około 30%. A proszę mi powiedzieć, dlaczego platforma nie zrealizowała dużej części swoich obietnic sprzed wielu lat? Czy to dlatego, że nie było deflacji? Już chyba teraz pan tak nie powie, bo, bo chodzi o Senat, o immunitet poselski, znaczy Senat, likwidację Senatu, o reformę Krusu. To nie zostało zrealizowane. Hmm. Jest niejedna yy, piosenka, która używa starego refrenu, że do tanga trzeba dwojga. I niestety nie ma Ale zawsze nie ktoś, prowadzi. Zgody. ktoś prowadzi w tańcu, panie pośle. Tak, I tylko, prowadzi trzeba platforma. Mieć, tylko trzeba mieć głosy, pani redaktor, to znaczy my yy, możemy trzeba realizować te prowadzić. projekty. No tak, tylko że proszę pamiętać, że każdy podmiot polityczny, każde ugrupowanie w, w Sejmie ma, jest tutaj. Jak powiem, samodzielne się chodzi o tworzenie swojego programu politycznego. Nie było zgody co do ograniczenia większego immunitetu, chociaż pewne zmiany wprowadziliśmy. Natomiast to, co jest możliwe, zawsze jest przez nas realizowane. Czyli to wszystko było niemożliwe, bo... PSR Proszę zobaczyć, zły, pani dyrektor, Zły koalicjant. Nie jak pozwoli. krok po kroku realizujemy jednomandatowe okręgi wyborcze, prawda, które y, rozpoczęliśmy od y, zmiany systemu wyboru do Senatu, że dzisiaj to jest właśnie y, są to mniejsze okręgi wyborcze i a, a, I w istocie jest to system jednomandatowy. Potem wprowadziliśmy do samorządu poza już tylko miastami na prawach powiatu, więc właściwie cały system wyborów samorządowych jest jednomandatowy poza tymi miastami dużymi. Tak więc to, co nie możemy wprowadzić w sposób bezpośredni, wprowadzamy krok po kroku. Opozycja mówi o skandalu, bo nie było prawdziwej debaty. Co by pan mówił na miejscu opozycji, gdyby pan. Był w jej roli, a rządziłoby polskie, rządziłoby SLD albo prawo i sprawiedliwość. Powiem krótko, na konwencie seniorów, który decyduje o sposobie prowadzenia debat, debat bym po prostu zażądał większego czasu dla klubów, dlatego że a co, a na razie regulamin Sejmu jest taki, nie, była pełna zgoda co do 10-minutowych wystąpień, byli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, a informacja premiera nie jest nigdy. No tak, ale to była informacja premiera i informacja wielu ministrów i sekretarzy stanu. I, I tutaj był ten ból opozycji, że jest tyle tematów, tyle spraw szczegółowych, więc dyskusja by się przydała. A w momencie, kiedy był konwent seniorów, jeszcze nie było wiadomo, że taki będzie kształt tego wystąpienia, że to będzie wystąpienie zbiorowe. No rzeczywiście pan premier jakby drugą część swojego wystąpienia oddał ministrom, tak żeby każdy mógł w swoim imieniu wypowiedzieć, żeby to nie premier referował to, co poszczególni ministrowie chcą zrealizować w najbliższym roku. Ale proszę też pamiętać, że każdy z ministrów jest dostępny na posiedzeniach komisji sejmowych i każdy poseł opozycyjny może naszych ministrów w każdej chwili wezwać i odpytać o każdy szczegół rzeczy, które oni w tej chwili realizują. Panie pośle, a jak to jest z tymi wydatkami na obronność? Czy ta data 2016 została uzgodniona z prezydentem Komorowskim, bo to on był pomysłodawcą zwiększenia nakładów na obronność? Jestem przekonany, że w, w takich ważnych sprawach e, wszystkie decyzje są uzgadniane między panem premierem i panem prezydentem. E, wiem o tym, i, i więc jestem też przekonany, że i ta akurat decyzja była tutaj uzgodniona, bo rzeczywiście w przyszłym roku przypada ta ogromna rata ta ostatnia za e, zakup myśliwców F-16. Stąd ten wydatek i tak będzie bardzo duży, jeśli chodzi o środki finansowe. W przyszłym roku przypada Rata, a gorąco na wschodzie jest przez cały czas, więc może ta decyzja... Nie jest taka. Proszę trafna. pamiętać, że w sytuacji, gdyby rzeczywiście rosło zagrożenie, jesteśmy w stanie w każdej chwili dokonać nowelizacji budżetu. Sejm jest do tego przygotowany. Jeśli rząd taką razem z panem prezydentem by taki wniosek przedstawił Sejmowi, to jest to kwestia jednego posiedzenia, żeby takie zmiany dokonać. Panie przewodniczący, czy premier Donald Tusk hamuletyzuje w sprawie swojego wyjazdu do Brukseli? Czy on nie wie, czy chce. Czy nie chce? Jak to jest, ponieważ ciągle pojawia się jego nazwisko w grze, i myślę, że gdyby zdecydowanie powiedział nie, 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 to by się nie pojawiało. Jak to, dobrze jest, kiedy na giełdzie, jeśli chodzi o najważniejsze stanowiska w, w Europie, pojawia się a, polski premier. To jest z naszego punktu widzenia dobra, e, dobra informacja, bo to znaczy, że polscy politycy są niezwykle ważnymi e, graczami w, na tej scenie unijnej. Natomiast, Czyli nie powiedział zdecydowanie nie. Natomiast... E, Pan tak? premier cały czas podkreśla, że sprawy krajowe są dla niego najważniejsze, więc ja wiemy wiadomo, to Polska i słyszymy. jest najważniejsza. I, i słyszymy, natomiast, natomiast panie doktor, yy, widzę, że dobrze zaczynamy dzień. Ale o co chodzi? Yy, no jest no Polska jest najważniejsza. Polska jest najważniejsza, ale już nie ma tej partii. No nie ma już, tak, no tak, ale Polska pozostaje najważniejsza dla nas. Natomiast mówię o oczywiście o naszej ojczyźnie. Natomiast yy, tutaj yy, to podkreślanie, że sprawy krajowe są najważniejsze. Ważniejsze jest, jest naturalne, natomiast oczywiście nie sądzę, żeby którykolwiek poważny polityk w Europie pozwolił sobie na to, żeby pojawiać się na giełdzie i jednocześnie potwierdzałby, że ma takie aspiracje, w sytuacji, gdyby nie miał 120% pewności, że jest w stanie taką rozgrywkę na końcu stawki wygrać. Czyli jak to jest chciałby, a się boi? Nie, rektor. Mówimy tutaj o e, dyplomacji kuluarowej. Ona jest niezwykle ciekawa i ważna. A gdyby premier zajął to wysokie stanowisko w Unii Europejskiej, to co by było z Platformą? Kierowałby nią z Brukseli czy nie? No myślę, że mielibyśmy jakieś plus 5% poparcia za tak duży sukces dla Polski odniesiony na forum Unii Europejskiej plus 5%, to ciągle to byłoby... Bardzo byśmy się ucieszyli. Ale to ciągle byłoby mniej niż PiS, bo teraz jest sześć punktów panie, różnicy. tak naprawdę pamięta te sześć. No, to w takim razie siedem, panie redaktor. No, stawiam na 7. No, ale co mam nie pamiętać, jak to jest przed dwóch dni sondaż Centrum nie, Badania oczywiście. Opinii Społecznej. Uważam, że jesteśmy w stanie teraz w najbliższych miesiącach, i to nie mówię w związku z na razie tylko hipotetycznym tak, Ale to pan właściwie pana kto kierowałby jesteśmy platformą? Sam pan premier z Brukseli czy Ewa Kopacz? Bo regulamin mówi, że pierwsza przewodnicząca kieruje, tak? Jest zarząd krajowy, jest rada krajowa, jest przewodnicząca. Jakby to było, jakby, jak sobie Spokojnie to Spokojnie, platforma wyobraża. dałaby sobie radę, ale nie spekulujmy, bo pan premier się na razie, jak wiemy, jeszcze nigdzie nie wybiera. Ale Dlaczego? Możemy pospekulować. A kto byłby szefem rządu? W platformie jest taka osoba, która mogłaby poprowadzić rząd? Mogę pani doktor tylko odpowiedzieć w ten sposób. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję, ale chciałabym uzyskać odpowiedź na to ciekawe pytanie, równie ciekawą. A ja widzę, że niedźwiedź się przechadza w lesie i na razie bym na nim skóry nie dzielił, bo moglibyśmy wejść na tym mniej więcej jak hrabia z panem Tadeuszem, którzy gdyby nie pewna dwururka, to mogliby nie przeżyć tego spotkania. No dobrze, to na zakończenie pytanie o Komisję Śledczą do Spraw WSI. Nie boi się pan, że to może być strzał w stopę, jak tu wczoraj powiedział Krzysztof Szczerski, bo może być grillowany przy tej okazji na przykład prezydent Komorowski, na przykład Radosław Sikorski. Niech panowie sobie nie żartują z Sprawa jest poważna. Chodzi o Bezpieczeństwo polskiego wywiadu, konwywiadu wojskowego. Nie będzie żadnego spektaklu. Komisja ma. Ale teraz być... będzie bezpiecznie, jeżeli będziemy o tym mówić? Komisja będzie prowadziła większość swoich obrad w, w trybie tajnym, ściśle tajnym, więc nie będzie żadnych sensacji publicznych. Nie, 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 nikt, kto w Sejmie jest za komisją w sprawach sposobu rozwiązania w WSI, bo jak pani rektor wie, byliśmy zwolennikami rozwiązania. Nikt nie będzie chciał powtórzyć festiwalu ujawnień, który przeprowadzał Macierewicz. Wszystko będzie przeprowadzone z absolutnym pilnowaniem bezpieczeństwa, tajnych spraw i bezpieczeństwa państwa. My mamy tylko I ile zwadać... za to punktów dostanie Platforma? Tam... Z, nie liczę tu na za, żadne punkty. Za premiera 7? Premiera nie liczę. liczę. Zarznąć z komisją, tytuł z gazety. Polskiej nie liczę tydzień. tutaj na żadne punkty i na żadne profity polityczne. Tu chodzi wyłącznie o dobro państwa i mam nadzieję, że wszyscy członkowie przyszłej komisji włącznie na tym się skupią i nie będziemy mieli żadnego tutaj festiwalu przecieków ani niepotrzebnych nie, nie, nie spekulacji politycznych. Dzień dobry, dzień dobry Boże, dziękuję. Dzień dobry. To teraz Rafał Grupiński, to teraz pójdziemy poszukać tego niedźwiedzia i go obejrzymy, co do z nasu. jego skórą, bo a tam ich nie do usłyszenia. Dziękuję bardzo.